Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Zadajecie mi bardzo dużo pytań w komentarzach. Bardzo się z tego powodu cieszę. Nie mam za bardzo czasu, żeby na nie odpowiadać. Jednak tej pracy, jak widzicie, mamy naprawdę dużo. I jakby to były 3 komentarze, 4, chętnie bym na nie odpisał. Ale tutaj idzie już to w dziesiątki. Nie ma za bardzo czasu. A niektóre te pytania są tak interesujące, że uważam, że trochę szkodą by było odpisać na nie tak po prostu w komentarzu. Lepiej właśnie nagrać taki film jak ten, czyli kolejne Q&A, gdzie odpowiem na najbardziej ciekawe pytania. Zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie zadał Damian Kaczmarek. Cześć, czy dużym zainteresowaniem cieszą się u Pana blaty? Pytam o dębowe i bukowe. Produkuję meble industrialne i żeby kupić blat w mojej okolicy, Kalisz, Wielkopolska, trzeba się mocno nagimnastykować. Tak, uważam, że tamten rejon, czyli Wielkopolska, to jest dla nas bardzo, ogólnie bardzo dobre miejsce do sprzedaży. Sprzedajemy, no co ja będę mówił, co sprzedajemy, to jest Poznań, schody Kalisz, stół Poznań i jeden stół koło Poznania, a ten akurat do Krakowa. Także widzicie, teraz akurat kończymy takie, znaczy to nie jest jedno zlecenie, tylko to idzie do różnych klientów, ale właśnie w jednym kierunku, w kierunku Wielkopolska, w kierunku coś tam jeszcze do Łodzi jest. Także ogólnie jest zainteresowanie w tamtym rejonie. Powiem więcej, to jest bardzo dobry rejon. Najczęściej jeździmy albo kierunek Wrocław, no to Wrocław, Poznań, to jest, no najczęściej tam jeździmy, oczywiście Warszawa, oczywiście Rzeszów i mamy bardzo dużo klientów z Trójmiasta. Nie wiem dlaczego, ale klienci z Trójmiasta lubią kupować w Krakowie. Nie jest to dla nas problemem, bo najczęściej sobie tak planujemy trasę, że od punktu do punktu i sobie tak jedziemy, więc i tak nam się to bardzo dobrze opłaca. Ale odpowiadając jeszcze raz na Twoje pytanie, jak najbardziej dobry rejon, polecam się rozwijać tam, bo klientów jest cała masa. Kolejne pytanie zadał Patryk. Nie nasz Patryk Woodflow, tylko Patryk Janik. Można mieć jakiś kontakt z Tobą od porad? Odpłatnie oczywiście. Pieniążki to ja lubię, jasne, można do mnie dzwonić za pieniążki. Ale tak na serio, jak ktoś chce do mnie zadzwonić, to może do mnie zadzwonić. Czasem jest tak, że nie odbiorę, czasem jest tak, że odbierze Ewelina. Czasem mam czas, czasem nie mam czasu, ale jeśli na przykład mam chwilę, możemy pogadać. Oczywiście nieodpłatnie, nie planuję na razie czegoś takiego, takiej formy, więc póki co można do mnie dzwonić, możemy sobie porozmawiać. Nie zawsze mam czas, czasem odbiorę i powiem, sorry, nie mam czasu, odzwoń później, albo zostaw jakiś namiar, napisz SMS-a, to oddzwonię. Czasem jest tak, że ktoś zostawi tego SMS-a, a ja nie oddzwonię, bo zapomnę. To trzeba mnie czasem tak męczyć i się nie denerwować, że nie odbieram, bo jestem, można powiedzieć, zarobiony. Czasem jest tak, że z kimś rozmawiam i słyszę, że już 2 osoby próbowały się ze mną skontaktować, to później odzwaniam do pierwszej, o drugiej zapominam i czasem jest tak, że ktoś rzeczywiście próbuje się ze mną skontaktować i jest w tym problem. Najwygodniejszą formą kontaktu ze mną jest nasz mail i wtedy jest największa szansa, że odbiorę, znaczy odbiorę, że odpiszę albo odpiszemy, bo to w zależności do kogo przyjdzie ten mail. Troszeczkę po prostu musicie się uzbroić w cierpliwość niestety. I kolejne pytanie, tym razem narzędziowe, zadał je Marcin. Hej, mam pytanie. Masz może jeszcze zagłębiarkę Makity i byłeś nieprzychylny cienkiej tarczy. Powiedz mi, jak byś porównał ją z Boschem, którą teraz masz, tarcza mniejsza i jest cieńsza. Jak z tym wyginaniem, tylko bez ciemy od sponsorów, długość cięcia na aku. Jeśli chodzi o długość cięcia na aku, bo to jest koniec pytania, jeszcze pamiętam, co czytałem, to nie wiem, czy mogę mówić, bo jednakowoż
jakby na to nie patrzeć, Bosch jest moim sponsorem, a Makita nie była, ale mówimy o faktach, więc chyba nikt się na fakty nie będzie obrażał. Jeśli chodzi o Bosch, tam mam akumulator 12-amperowy, potężny 12-amperowy akumulator i jeśli nie ma dużo cięcia, bo to jest, no, powiedzmy, kluczowe, znaczy nie to, że nie ma dużo cięcia, jeśli tniemy cały czas, no to nie, ale jeśli to jest na przykład normalny montaż schodów, gdzie tam docinamy stopnice, podstopnice, normalny montaż, stopnie na beton, to najczęściej jeden akumulator naładowany starcza na jeden dzień, czyli zaczynamy rano, kończymy po południu czy tam wieczorem i nie ładujemy tego akumulatora. Ostatnio było tak, że pierwszy raz dopiero się rozładował akumulator w połowie kolejnego dnia. Fakt, tam było mało cięcia, ale jednak to pokazuje Wam skalę. Jeśli chodzi o Makitę, tam były chyba 5-amperowe, ale były dwa. Było to troszeczkę bardziej upierdliwe, musiały być dwie ładowarki. Co jeśli chodzi o tarcze? Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem tych cienkich tarczy, jeśli chodzi o pracę z drewnem. Jeśli chodzi o pracę z płytą, to jest rewelacja. Z tego względu, że macie mały żaz, przez to no macie ten mały żaz, tak? Czyli no, mały żaz. Sam akumulator się nie aż tak męczy, bo sama tarcza zbiera mniej materiału. Sama bateria starczy na dłużej i jeśli chodzi do docinania płyty, to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Przy cięciu drewna twardego ja jednak preferuję normalną tarczę do zagłębiarki, czyli normalnej grubości. Nie pamiętam, ile ona tam ma tej grubości, 1,6? Chyba tak. Nie pamiętam takich parametrów. Więc jeśli chodzi o samą pracę z płytą, tarcze te takie cieńsze, przeznaczone do zagłębiarek akumulatorowych, są bardzo dobre. Jeśli chodzi o cięcie drewna, to Makita się w ogóle nie nadawała. Wziąłem pierwszy raz tarczę, która była nowa i ona już się wyginała podczas cięcia. Z Boschem było dużo lepiej, bo z Boschem poszliśmy na montaż, zrobiliśmy ten montaż, ale do moich zastosowań ja bym kolejny raz tej tarczy nie kupił. Wolę sobie kupić tarczę po prostu do zagłębiarki z przeznaczeniem do drewna i wtedy to jest jak dla mnie rewelacja. Kolejne pytanie zadał Wojtek i to jest zajebiste pytanie. Super się ogląda Twoje filmy. Mam pytanie, jak uważasz, ile trzeba by odłożyć teraz, żeby otworzyć bezpiecznie firmę stolarską typu meble, schody, nie uwzględniając kosztów wynajmu warsztatu? Moje zdanie jest takie. Pierwsza rzecz. Meble, schody. Powinien się sprecyzować na jedno. Ja rozumiem, że pewnie dałeś takie ogólne pytanie, żeby mniej więcej pokazać, co byś tam chciał robić. Pytanie. To jest skomplikowane. Tak naprawdę, ponieważ musisz wiedzieć, co chcesz w życiu robić. Czy ciebie interesuje, mówmy o schodach, tak? My się głównie zajmujemy schodami, no i stołami, i klejonkami, meblami nie, ale pomówmy o tych schodach, bo to jest fajny temat. Co ty chcesz robić? Czy ty chcesz tylko i wyłącznie robić na przykład jeden komplet schodów miesięcznie i mieć tam kolejki rzędu półrocznego? Czy chcesz robić tych kompletów więcej? Czy chcesz robić sam klejonkę, czyli sam kupujesz tarcicę, sam ją przerabiasz? Czy chcesz korzystać z gotowych rozwiązań? Tutaj pytań jest naprawdę wiele, ale jeśli zakładając, że chcesz to robić metodą, nazwijmy, super tradycyjną, czyli sam kupujesz tarcicę, już powiedzmy suchą, wysuszoną, sam ją obrabiasz, rozcinasz, kleisz, to tak naprawdę, żeby to robić na taką skalę, żeby to przynosiło efekty, żeby to można było nazwać pracą, a nie pracą po pracy, to niestety,
ale aha, jeszcze do tego lokal, jakiś tam pracownik. I podejrzewam, że jak się to tak wszystko sumuje, wszystkie narzędzia, duże maszyny stolarskie, mniejsze, jakieś drobiazgi, jakiś samochód, żeby to po prostu mogło funkcjonować jak firma, no to podejrzewam, że to się sumuje, to będzie w granicach 300, 400, a jakbyś chciał jeszcze jakąś mieć do tego lakiernię, jakiś magazyn, no to pół bani, to podejrzewam, że pęknie bez problemu. Tak, kiedyś ja to też słyszałem, jak sam zaczynałem, ktoś mówił, a że jak chcesz mieć stolarnię, to pół bani musisz mieć na to. To tak myślałem, że w sumie, no nieprawda, no można tam za mniejszą kasę bez problemu uda się. Ale jak się tak naprawdę sumuje po jakimś czasie, to nie musisz naraz tego, tak? Nikt ci nie każe naraz tego wszystkiego kupować, ale jak to wszystko sumujesz, to rzeczywiście to robią się bardzo duże sumy i jednakowoż stolarstwo jest taką branżą, gdzie próg wejścia jest bardzo wysoki. Koniec, kropka. Niestety. A rynek jest ogólnie dobry, przyszłościowy, ale trzeba się też jakoś pokazać, trzeba pokazać swoje umiejętności, więc trzeba zbudować swoje portfolio i wtedy to będzie dobrze funkcjonowało. Jednakowo, że jest to ciężka praca. Podejrzewam, że no, trzeba to po prostu lubić, trzeba mieć jakąś konkretną drogę. Takie zastanawianie się, a może zrobię, a może nie zrobię, a może mi się chce, a może mi się nie chce, to ci się nie uda. Musisz być konkretnie sfokusowany na tym, co chcesz robić i wtedy powinno ci się wszystko fajnie udać. Michał, po skończonych zakupach w sklepie wózek się oddaje, a nie zabiera na stolarnię. Masz rację, drogi sympatyczny kolego, ale takie wózki, w ogóle o co chodzi? Za chwileczkę wam pokażę. Chodzi o taki wózek, czyli wózek sklepowy, tak? Taki wózek można sobie kupić śmiało na Allegro za 150 zł używany. Ten był jeszcze tańszy, bo jest zdezelowany. On tutaj dziwne rzeczy musiał przeżyć, bo jest gdzieś mocno wygięty, ktoś go mocno szczelił, ale to nie jest istotne. Do właśnie poruszania się u nas po stolarni z jakimiś ścinkami, odpadami, to jest rozwiązanie idealne. Zamiast to ładować w jakieś tam, powiedzmy, kosze, później to przenosić, kombinować, mamy nasz wózeczek, wszystkie jakieś ścinki tam do niego ładujemy, później coś z tymi ścinkami robimy, czy jakąś selekcję, czy po prostu tniemy i jako na opał, różne są możliwości, ale to nie istotne. Najważniejsze, że takie rozwiązanie jak wózek sklepowy, taki ohydny, poobijany, to jest bardzo dobre rozwiązanie. A poza tym pamiętajcie, że mój wózek to nie jest tam jakiś byle jaki wózek ze sklepu, to jest oryginalny wózek. Felder. Kolejne pytanie było o masę Holzmasse K2 i poliamid. Czemu korzystam z tego, a nie korzystam z tego? Nie do końca to jest prawda. Mijacie się z prawdą, można by było powiedzieć. Przede wszystkim, jeśli chodzi o stoły, jakieś wypełnienia, blaty rustik, schody, trepy, ogólnie wszystko, co robimy tutaj u nas na stolarni, korzystamy z tego, czyli z Holzmasse K2, ponieważ jest to szybsze i tańsze rozwiązanie niż poliamid. Gdybym musiał wszystko robić, te blaty, co robimy teraz poliamidem, to by mi wypłaty nie starczyło na to, żeby kupić ten poliamid. Niestety to rozwiązanie jest drogie i ma też swoje jakieś tam, powiedzmy, wady. To ogólnie jest dużo tańsze. Można powiedzieć, że też ma swoje wady, bo jest bardzo twarde i elastyczne, więc no jedyną wadą jest to, że trzeba mieć dobry sprzęt do tego, żeby to szlifować, bo masa jest naprawdę konkretna, ale oprócz tego ma same zalety, czyli jest i twarda, szybko schnie. To jest naprawdę petarda, jak dobrze rozmieszacie proporcje. Jak tak u nas tutaj widzicie, mamy tych blatów ileś, naście, schody, tutaj, trepy, inne rzeczy, to
jest tak, że zrobimy sobie 2-3 blaty, zaszpaklujemy. Już ten pierwszy nadaje się do szlifowania. Ktoś go szlifuje, ktoś jeszcze tam uzupełnia. Także naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Ale jeśli chodzi na przykład o jakieś wyjazdy, montaże, bardzo często zabieramy właśnie poliamid, bo jeśli chodzi o takie szybkie naprawy, to jest dobre rozwiązanie, biorąc jeszcze pod uwagę, że zawsze ze sobą wozimy pistolet do kleju, więc tylko tam zamiast kleju wkładamy poliamid i możemy pouzupełniać różne rzeczy, i jeśli oczywiście potrzeba uzupełniać różne rzeczy, więc różne rozwiązania do różnych zastosowań, nie rezygnujemy ani z jednego, ani z drugiego, ale rzeczywiście jeśli chodzi o uzupełnianie typowo na stolarni różnych ubytków, to zdecydowanie Holtz Maseca 2. I jeszcze takie pytanie już na koniec, ale chyba coś, co Was może prawdopodobnie najbardziej interesować. Pytanie zadał Adam. Zauważyłem, że zastosował Pan wosk twardy Borma Washes. Jakie wrażenie z porównania do Osmo? Rozumiem, że jest o wiele tańszy, bo Osmo jest okropnie drogie. Kwestie finansowe zostawmy sobie na później, bo no jest to oczywiście istotne, ale są inne również istotne rzeczy. Fakt faktem, od dawien dawna stosuję Osmo, najczęściej 3065, czyli półmat. Bardzo fajny środek moim zdaniem to był. Im dalej, tym jest, wydaje mi się, że jest troszeczkę gorzej. Mam takie jakieś odczucie, że z puszki na puszkę obniża to Osmo jakość, a inni producenci wosków twardych znowu podnoszą tą jakość, i właśnie tak jest z Bormą. Tutaj jest napisane, że to jest olej parkietowy, ale można to właśnie porównać do wosku twardego, czyli do takiego środka, który zostawia trwały film na schodach. Do plusów niego należy to, że bardzo ładnie wybarwia. Przede wszystkim, co jest dla nas istotne, w momencie schnie, on schnie tak naprawdę w oczach, jeśli zrobicie cienką warstwę, to za 2 godziny już jest praktycznie powierzchnia sucha, można kłaść drugą warstwę, tak samo nakładamy 2 warstwy, także proces schnięcia jest zdecydowanie lepszy niż przy Osmo. Wiem, że Osmo ma tam jakiś ten swój środek, który szybko schnie, ale no rozmawiamy o tym standardowym. No, czyli szybko schnie, ładnie wybarwia, daje bardzo dobre zabezpieczenie. Nieważne, czy to będzie, to jest olej parkietowy, czyli nadający się na podłogę, po której chodzimy. Czyli schody, stoły, rewelacja. Jeśli chodzi o na przykład zostawienie gorącego kubka, gorący talerz, nie ma problemu, przerabiane. Bardzo dobry środek. Tak naprawdę jak pokryjecie pół stołu Osmo, pół stołu Borma, to ten kolor się wcale nie różni. Plus taki, że tutaj możecie sobie jeszcze wybrać sam połysk, czy chcecie bardziej matowy, całkowicie matowy, czy taki półpołysk, czy z połyskiem. Tutaj też macie do wyboru. I przejdźmy do tej sprawy finansowych, bo Osmo moim zdaniem przesadza. W porównaniu do tego, co sobą reprezentuje, jest to za drogie i uważam, że w dużej mierze jadą po prostu na opinii i tym, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to jest dobre. I teraz wchodząc choćby nawet na jakiś portal typu Allegro, macie 2,5 litra za 566, 580... Przepraszam, 3 litry za 566, 588, takie mniej więcej ceny, czyli liczmy 560 podzielone na 3, czyli 1 litr Osmo kosztuje 186 zł brutto. Tutaj 1 litr kosztuje 70 zł netto około, czyli 86 zł. Jaka tam jest różnica? Olbrzymia. Jeśli robicie na dużą skalę, to Osmo w wielu kwestiach już po prostu odpada. Nie dość, że wydaje mi się, że ta powierzchnia jest troszkę słabszej jakości niż była kiedyś. Dalej uważam, że to jest profesjonalny produkt, bardzo dobry, ale tak jak mówię, inni producenci rozwijają się dużo szybciej, a Osmo niestety traci i chyba będzie taka tendencja. Niestety
podnoszenie cen takie gwałtowne, raptowne, bez zwiększenia jakości jest bez sensu i tłumaczenie się, że tam przelicznik z euro do złotówki zmienia się słabo. Jedni potrafią, inni nie potrafią, no coś tu jest nie tak. Więc cóż, bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzu, zadawajcie w komentarzach pod innymi filmami. Tak jak ten odcinek, jak widzicie, będziemy powielać takie odcinki, będziemy nagrywać kolejne, gdzie będziemy odpowiadać na Wasze komentarze. Więc cóż, jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć!